Nie tylko produkują tlen, ale też wyłapują zanieczyszczenia i wpływają na samopoczucie. Drzewa rosną długo, ale jak już urosną, to pełnią bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Po raz szósty Lasy Państwowe rozdawały w całej Polsce sadzonki drzew, które można sobie posadzić na swoim prywatnym terenie. Zainteresowanie było bardzo duże. Karolina Komada. Sosny, świerki, graby, śliwy, ałycze i sadzonki innych rodzimych gatunków drzew, w zależności od potrzeb i preferencji. To jest jarząb szwedzki, tak? Dlatego jarząb szwedzki, bo wszystkie pozostałe drzewa już rosną u mnie na działce, więc jarząb. No i ładnie kwitnie, ma owoce dla ptaków, biocenotyczny gatunek. Rosną wprawdzie długo, ale już samo obserwowanie, jak się rozwijają, może być przyjemne, szczególnie, że dla niektórych zasadzenie ich to też pewna symbolika. Jak tutaj Państwo widzą, mamy małego obywatela, chcieliśmy posadzić mu drzewko, żeby rosło razem z nim. Są też tacy, którzy sadzonkami chcą promować wiedzę na temat lasów. Pani Antonina wykorzysta je 22 kwietnia podczas obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu. Edukacja dzieci na zielono, wykorzystamy ich fantazję, wyobraźnię. Mamy wielu partnerów, także naprawdę będzie fajnie. No i zależy nam na tym, żeby zazielenić Bytom. Lasy Państwowe już po raz szósty rozdają w całej Polsce rośliny, które można posadzić na swoim prywatnym terenie. Głównym celem akcji Sadzimy jest propagowanie sadzenia drzew poza lasami. Lasy są bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasz klimat. Po pierwsze oczyszczają powietrze, pozytywnie wpływają na zmiany klimatu. Również dla człowieka mają ogromne znaczenie dla naszego poczucia, dla naszego nastroju, dla naszego dobrego samopoczucia. Często korzystamy z wycieczek po lesie, ponieważ to nas uspokaja. Las też jest miejscem oczywiście do życia wielu gatunków roślin, zwierząt. No i przede wszystkim, co dla nas istotne, jest też źródłem naszego ważnego, najważniejszego surowca, jakim jest drewno. Surowca, który jest odnawialny i ma ponad 30 tysięcy zastosowań. Zanim jednak będzie można go pozyskać, trzeba go najpierw zasadzić. Żeby posadzić taką sadzonkę, musimy oczywiście wykopać mały dołek, tak żeby ten dołek zmieściła się ta bryłka korzeniowa w tym dołku. Później ją usadawiamy, przysypujemy taką rozdrobnioną ziemią, uciskamy tak, żeby nie było pustych przestrzeni tej ziemi i oczywiście podlewamy sadzonkę z tym, żeby nie za bardzo. Akcja Sadzimy z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nadleśnictwo Suchacz, też Strzelce Opolskie już po 15 minutach wydały ponad 500 sadzonek. W całym kraju było do rozdania 1 000 000 sadzonek.